Cześć. Nagrałem ostatnio taką rolkę, w której powiedziałem, że jeżeli dzisiaj miałbym zaczynać od nowa i chciałbym się uczyć od nowa, to na pewno to, od czego bym zaczął, to najpierw oczywiście byłaby nauka podstaw. Natomiast powiedziałem, że drugim krokiem byłoby znalezienie osób, które już programują, które mają już jakieś doświadczenie albo są może na podobnym poziomie co ja i zacząłbym z nimi wspólnie realizować projekt. I tu może się pojawić takie pytanie, dlaczego właśnie tak bym zrobił. Z tego względu, że to czego mnie nauczyło życie, życie jako programista, to to, że nic tak nie rozwija. Jak praca z drugim człowiekiem, bo każdy z nas ma inne podejście do jakiegoś problemu, każdy z nas będzie widział problem inaczej, albo w przypadku programowania każdy z nas może też widzieć więcej problemów, co tak naprawdę z punktu widzenia naszego projektu jest bardzo dużym plusem, bo dzięki temu też będziemy patrzyli na jakieś zagadnienie szerzej. Druga rzecz jest taka. Że każdy z nas, każdy ten problem będzie potrafił również inaczej rozwiązać oraz będzie miał inną wiedzę dotyczącą właśnie wyjścia z takiego problemu. Często jest tak, że ktoś ma też doświadczenie albo o czymś posłuchał, albo coś gdzieś usłyszał i chciałby wdrożyć to w swoim projekcie i na przykład. Traficie na kogoś, kto powie wam, Ej, słyszałem, że fajnie jest e, używać CQRS-u, albo Ej, słyszałem, że Clean Code to jest coś tam, Clean Architecture, to jest coś, co warto byłoby zaimplementować. I wy, nawet nie wiedząc o tym, sami będziecie po prostu schłonąć tą wiedzę od innych, słuchać tych wszystkich mądrych słówek i gdzieś też nimi tam nasiąkać. Co więcej, jeżeli pracuje się z kimś. Realizuje się projekt i realizuje się ten projekt na GitHubie, to najczęściej właśnie tak realizuje się też coś, czy prosi się tego kogoś o tak zwane code review. Czyli w momencie, w którym ja moją funkcjonalność będę chciał wdrożyć do projektu, to zawsze mogę poprosić na przykład Adama z kanału Get It Job o to, żeby zerknął na mój kod i wyraził swoje zdanie. Czy Kamila Brzezińskiego z kanału Jak Nauczyć się programowania i zapytać go, słuchaj, co mógłbym w tym kodzie poprawić? I na przykład, regularnie tak rozmawiamy też o filmach. Pokazuję Kamilowi film, Kamil mówi o, e, ja bym go zrobił trochę inaczej. A bo Kamil mi pokazuje, a ja też mu coś tam doradzam. Więc myślę, że. Zawsze wymiana doświadczeń jest czymś, co nas może bardzo szybko i bardzo mocno wzbogacić. No i tu oczywiście. Pada pytanie i to pada taka wątpliwość, czy też taki smerf Maruda gdzieś się pokazuje w kadrze może o tu. I mówi: Ej, ale przecież ja nie mam nikogo, z kim mógłbym programować, nie mam nikogo, kto mógłby teraz ze mną siadać do tego projektu. I w ogóle wszystko jest bez sensu, ja się nigdy programować nie nauczę. No ale takie podejście tak naprawdę donikąd cię nie zaprowadzi. No bo jeżeli uznajesz, że tak naprawdę no, nie ma sensu nic robić, no to. OK, nie rób nic, natomiast ja przychodzę do Ciebie z rozwiązaniem. Od trzech lat, oprócz tego kanału, funkcjonuje takie miejsce, gdzie jest mnóstwo zajawionych programowaniem osób. Jest to nasz serwer Discord. Ostatnio, co prawda, przez wakacje, piękną pogodę ludzie trochę pouciekali od tych komputerów, natomiast jest to wciąż miejsce, gdzie odbywały się rozmowy głosowe, gdzie rozpoczynaliśmy wspólnie kilka. Projektów. No, między innymi e, Michał, nasz moderator, administrator właściwie, przepraszam, Michale, tworzył swoją własną dystrybucję Linuxa, więc od takich e, zwariowanych do też takich mniej zwariowanych projektów też tam różne rzeczy się działy. I w tym filmie chciałbym Cię też serdecznie zaprosić do tego, żebyś pomyślał, pomyślała o tym, czy to nie jest szansa również na to, żeby sięgać wyżej i wiedzieć więcej. Bo tak naprawdę, jeżeli. Zaczniesz dyskutować z ludźmi na czacie, czy stwierdzicie, że macie podobny pomysł na projekt, to zawsze wspólnie możecie ze sobą ten projekt po prostu zacząć realizować. I ja wiem, że jest dużo osób, które mają projekt, ale też, też jest dużo osób, które gdzieś na tym Discordzie siedzą cicho. Więc tutaj wychodzę z taką propozycją, że jeżeli masz pomysł na projekt i chcesz skrzyknąć grupę osób, to możesz też wejść na Discorda, adres znajduje się tutaj, napisać do mnie wiadomość, a ja mogę spróbować w jaki sposób ten projekt nagłośnić. Niestety, jeżeli chodzi o samego Discorda i o Was wszystkich, to nie mam możliwości objąć tego projektu w żaden sposób swoją opieką, przynajmniej na początku. Ale jeżeli już ten projekt zacznie się kręcić, a może masz jakiś projekt, chcesz go rozwijać z większą grupą osób, to też możesz wejść. Jeżeli ten projekt zacznie się kręcić, to wtedy też chętnie ja się do tego tematu włączę. Po prostu już było bardzo wiele projektów, które tak naprawdę były takim, wiecie, e, słomianym zapałem, takim podmuchem na wietrze, i też nie chciałbym się wchodzić w, 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 w takie projekty, się w nie wdrażać. Natomiast tutaj, właśnie, jest taka sytuacja, że jeżeli już ten projekt się rozchula, będziecie mieli działającą ekipę i ten projekt zacznie żyć, to ja bardzo chętnie też przyjdę do Was, dołączę się do Was i dam Wam moje wsparcie nie tylko w zakresie code review, ale też takiej mojej opinii, czy może jakiejś małej promocji tego projektu na kanale. Bo tak naprawdę, no. Myślę, że to będzie sytuacja, która pozwoli nam obojgu wygrać. Mówię o takim win-win, czyli moment, w którym ja mógłbym pokazać Twój projekt na kanale, zrobić z Tobą mały wywiad na przykład i porozmawiać o tych, czy z Wami, bo mówimy o pracy zespołowej, o tym projekcie na kanale. To dla mnie jest to bardzo ciekawy content. natomiast dla Was jest to też moje wsparcie, które tutaj daję nie tylko pod kątem szukania dodatkowych osób, ale też wsparcie merytoryczne. No i tutaj. Do całej tej wypowiedzi dokładam jedną małą gwiazdkę, a mianowicie ta zasada nie dotyczy użytkowników Paistartu, ponieważ w zeszłym tygodniu powstała taka świetna inicjatywa jednego z użytkowników, Joeya, hey. który powiedział, że chciałby stworzyć taką platformę związaną z grami esportowymi, na której to platformie każdy będzie mógł się zarejestrować, każdy będzie mógł dodać swój turniej, który gdzieś ma być rozgrywany, inni użytkownicy będą mogli na ten turniej się zapisywać wraz z informacjami, gdzie ten turniej się znajduje, jak to w ogóle funkcjonuje i... Następnie ten organizator będzie mógł wyklikiwać, kto w danej rozgrywce, bo turniej będzie jakby losował, kto gdzie jest ustawiony. No i następnie w ramach takiej, takiego sposobu, który pewnie znacie gdzieś ze sportu o nazwie play-off, czyli e, mamy taki, taki rozkład. Jeżeli ktoś wygra, to po prostu wygrał i przechodzi dalej. Jeżeli ktoś przegrał, to niestety odpada. To właśnie ten twórca takiego turnieju może taką osobę. Dodać. Na chwilę obecną nie zaczepiamy tego w kontekście żadnej konkretnej gry, no bo wiadomo, gry są różne. Natomiast myślę, że taki projekt jest też świetnym e, wyzwaniem dla wszystkich e, twórców tego projektu, czyli dla wszystkich przyszłych młodych programistów. I tu. A bardzo chciałem jakby pochwalić tę inicjatywę i też y, zwracam się tutaj do wszystkich osób, które są na PayStarcie, a z jakiegoś powodu ostatnio opuściły serwer na Discordzie, to wejdźcie proszę na ten Discord i zobaczcie, co, z, o czym ostatnio pisałem, właśnie w kategorii tego projektu, bo myślę, że są tam rzeczy, które mogą Was zainteresować. Między innymi na tym kanale pojawiły, pojawi się niedługo sam Joey oraz parę innych osób, których na razie nie chcę wymieniać zników, ale chłopacy. Chłopacy, chyba sami chłopacy zdecydowali na, się na to, że też chcieliby na kanale wystąpić, więc myślę, że nadchodzące filmy, nadchodzące miesiące a, powinny przynieść dużo ciekawego kontentu. Więc jeżeli nie możesz się tego doczekać albo chcesz dołączyć do tej ekipy, to koniecznie skontaktuj się z nami. Ja tutaj zostawiam od siebie wielką łapkę w górę. Mam nadzieję, że i Wy zostawicie łapkę w górę pod tym filmem. A jeżeli jeszcze nie subskrybujesz tego kanału, to też zachęcam Cię do takiej subskrypcji. No i cóż. To tyle ode mnie. Więc mamy taką informację podsumowującą, że warto pisać kod w grupie. Jeżeli nie masz takiej grupy albo szukasz, to tu jest serwer Discord, na który możesz dołączyć. A jeżeli jesteś państwartowiczem i z jakiegoś powodu opuściłeś Discord na chwilę, to koniecznie wróć, bo dzieje się tam dużo rzeczy ciekawych dla ciebie. No a jeżeli jeszcze nie jesteś Startowiczem, to tutaj też mały kodzik, ale umówmy się, że tylko do końca tygodnia. Do zobaczenia. Cześć!